Już 7 listopada serdecznie zapraszamy do Biłgorajskiego Centrum Kultury, a tam Łydka Grubasa akustycznie. Koncert odbędzie się o godzinie 19 w sali widowiskowej, a bilety dostępne są na www.lydkagrubasa.pl/koncerty. Lukas Laufen, australijski muzyk, który czaruje swoimi falsetowymi melodiami oraz bardzo delikatną gitarą. Dał się poznać biłgorajskiej publiczności na drugim dniu Chill Out Festiwalu. Ci, którzy byli, doskonale wiedzą, że warto przyjść na niego koncert jeszcze raz. A ci, którzy ominęli koncert, mają możliwość to zmienić. Dlatego zapraszam serdecznie na wyjątkowy koncert 6 listopada w restauracji Grand Beef o godzinie 20. Mam nadzieję, do zobaczenia. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na jesień z muzyką i słowem. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 11 do 14 listopada w sali widowiskowej BCK. Początek koncertów 11 listopada. Wstęp wolny, godzina 17. Będzie to tak zwany koncert listopadowy, w którym zaprezentują się zespoły Biłgorajskiego Centrum Kultury. Na to wydarzenie wejściówki są do odebrania w kasie kina. W piątek, 12 listopada, koncert Pieśni Kresów Naszych. Zaśpiewają Jan Kondrak i Adam Szabat. Cena biletu na to wydarzenie 25 zł, początek koncertu godzina 17. W sobotę, 13 listopada, o godzinie 17 rozpocznie się jubileuszowy koncert chóru męskiego Echo. Będzie to wydarzenie przygotowane z okazji 60 lat istnienia tego zespołu w naszym mieście. Na ten koncert wstęp wolny, a wejściówki do odebrania w kasie kina. Z kolei niedziela, 14 listopada, to ostatni dzień wydarzenia Jesień z muzyką na kresach. O godzinie 17 zapraszamy na spektakl Boski Elwiro w wykonaniu Teatru Grot z Warszawy według Bożenny Abratowskiej w reżyserii Arkadiusza Głowackiego. Cena biletu na to wydarzenie to 30 zł. Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu karnetu na koncerty 12 i 14 listopada. Taki karnet w cenie promocyjnej kosztuje 45 zł. Bilety do nabycia w kasie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Zapraszamy na jesień z muzyką i słowem do BCK. Thank you.